kochani, niedługo nadchodzą święta. Przygotowuję się do świąt przede wszystkim tak, że odpoczywam. Czyli korzystam z holiday, ze świętych dni. I święte dni spędzam zazwyczaj w całkiem pięknym miejscu, gdzie jest albo ładna pogoda, albo ładna plaża, albo ładny hotel, albo ładna towarzyszka życia. Zawsze zabieram ze sobą jakąś książkę i w każdym hotelu, w którym byłem, zostawiam tę książkę. Na pamiątkę, może kiedyś ktoś z was zabłądzi pod strzechę tego hotelu, czy pod dachu, tu strzechy nie ma, i znajdzie tę książkę. Jak ją znajdzie, to dostanie ode mnie w prezencie dwie dowolne, wybrane przez siebie książki. Jak znajdzie i przeczyta. No. Dlatego, kochani, nadchodzą święta. Możecie zrobić wyjątkowy prezent, czyli wyjechać za granicę, poszukać książkę, przeczytać i dostać dwie dla swoich znajomych. Prostszy sposób, po prostu zamówić pocztą, szybciutko zamówić pocztą. Wyślę w poniedziałek. Zdążą, książki dojdą na święta. I to będzie najpiękniejszy, najmądrzejszy prezent, gdyż w tych moich książkach zawarto jest duże, bardzo dużo różnych mądrości. I gdyby je tak zastosować w życiu, to człowiek byłby taki mądry i miał takie wesołe święta. Dlatego, kochani, pozwolicie, że teraz podpiszę się w tej książce. O! 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 I odłożę na półkę do biblioteki hotelowej. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam holiday, pięknych, pięknych, pięknych dni, świętych dni, a nie tylko świąt. Pa, pa.